Raz jeszcze. Widzę, że chyba tyle samo osób jest, co było po przerwie, więc dobrze. Nawet jak na studencki czwartek, całkiem sporo osób na uczelni w tej chwili jest. Zanim rozpoczniemy, chciałem jeszcze tutaj dodatkową informację powiedzieć. Adam, który pracuje w firmie Raben, również ta firma w tej chwili poszukuje analityków do wsparcia sprzedaży. Nie ukrywam, że nie będę tutaj szczegółów Państwu podawał, bo po prostu ich nie znam. Mam natomiast tutaj informacje dotyczące tej oferty pracy. Również tutaj Pani Ania. Mam stać, tak? Tak, najlepiej. Gdyby były jakieś pytania dotyczące tej oferty, to proszę się tutaj z Panią Anią kontaktować. Ja puszczę tutaj te informacje dotyczące oferty pracy, wymagań na analityka do wsparcia w sprzedaży w firmie Raben. I to tyle z mojej strony. Przekazuję głos Łukaszowi. Puszczę tutaj jakoś. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogłem się znaleźć w tym dowodzie, bo nie wiedziałem, że taka fajna grupa istnieje. Ja też sam prowadzę grupę, to jest na przykład Server i Technology Microsoft. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu taką parę, Power BI i NZGR. NZGR, który jest takim ważnym punktem tej chwili dla Microsoftu. Może tak szybciutko trochę o mnie. Slajd zrobiłem taki standardowy z wszystkich konferencji, co stawiam, a często na konferencjach bywam. Tak w skrócie, jestem architektem rozwiązań szeroko rozumianej platformy danych, business intelligence i właśnie zaawansowanej analityki. Mam do czynienia raczej z, w każdym razie w pierwszej dziesiątce największych firm w Polsce na pewno byłem jako konsultant, architekt albo coś w tym stylu. Bywam w bardzo dużych projektach, bardzo często jako też Microsoft wjeżdżę do jakichś klientów. Zajmuję się głównie technologiami Microsoftu, ale też technologiami open source'owymi, związanymi powiedzmy z Big Data, czyli cały Hortonworks, Spark, Hadoop i to wszystko, co z tym jest związane. Zajmuję się platformą danych szeroko rozumianą, nie tylko warstwą wizualizacji i prezentacji, ale właśnie od wymyślenia koncepcji takich danych u klienta, poprzez właśnie integrację, wyczyszczenie, zrobienie rozwiązania Business Intelligence, ale też pójście w stronę właśnie zaawansowanej analityki i wizualizacji danych. Także to dosyć szeroki zakres jest mojego działania. Oprócz tego próbuję na konkurencyjnej uczelni coś naukowo robić oraz też męczyć w weekendy studentów, czyli na Politechnice Poznańskiej w zakładzie właśnie związanym z bazami danych. Jestem tam w takim zakładzie, który prowadzi profesor Morzy, gdzie zajmujemy się właśnie danymi, zajmujemy się architekturą baz danych, jakimś uczeniem maszynowym, jakimiś sieciami społecznościowymi, drążeniem tego itd. itd. Aha, jeszcze może tylko tak dodam, od 6-7 lat jestem MVP, to jest taka nagroda, którą w Redmond Microsoft przyznaje w różnych kategoriach. Jestem właśnie MVP w kategorii Data Platform. Dobra, analiza. Analiza danych, ja troszkę inny wykres szybko wstawiłem, jak widziałem, który kolega wstawił, bo te wykresy kilka chodzi takich samych po necie, więc ja wziąłem ten Gartnera, który jest trochę prostszy, bo mam tylko 4 te punkty. I ja bym powiedział tak, że możemy sobie wyobrazić, że BI sięga dotąd, a Advanced Analytics jest w tą stronę. I teraz, żeby taki zwykły BI mógł zacząć pełnić w jakimś zakresie funkcję Advanced Analytics, to musimy go wzbogacić o pewne algorytmy, pewne modele, pewne podejście. Czy to będą modele matematyczne, czy to będzie od, nie wiem, tutaj by się będą przydawać i rzeczy związane na przykład z jakimś tam badaniem operacyjnym. To mogą być jakieś modele matematyczne, jakieś dynamiczne algorytmy programowania liniowego, to mogą być różnego rodzaju symulacje statystyczne, to może być uczenie maszynowe ze wzmocnieniem sieci itd. Może być tego mnóstwo różnych rzeczy i dobrze wiecie, że większość z tych rzeczy możemy zrobić w RC. Także przez to, że tu się spotykacie, to pewnie wiecie, że to tak fajnie jest, że to się da w tym zrobić. No i właśnie ta RK daje takie wejście w ten świat predykcji tego, a tym bardziej tej prescriptive analytics, no i też o tym mowa. Tutaj w międzyczasie była mowa właśnie o tych Gartnerach, no to ja szybko wrzuciłem kilka Gartnerów ostatnich, żebyście Państwo rzucili szczerze mówiąc nie miałem tego w prezentacji, ale słuchałem o czym kolega mówił, więc tak mówię, to trochę jeszcze uzupełnię. Jeśli chodzi o bazy danych relacyjne, czyli coś takiego, co kiedyś Oracle był najważniejszy, Microsoft w październiku ich wyprzedził. To nas nie interesuje tutaj, ale powiedzmy, że to bardzo często jest to sedno, gdzie dane operacyjne przechowujemy, albo mamy też hurtownie danych. Hurtownie danych są tacy gracze. Tutaj też jest Microsoft, Oracle, Teradata, IBM. Jeśli chodzi o warstwę BI i analityczną, ale platformę analityczną,
którą byśmy odczuwali jako te dwa pierwsze poziomy, to mamy do czynienia z Tableau, ClickView, Microsoft jako liderzy, z tym, że Microsoft przez Gartnera został uznany jako najbardziej wizjonerski. Tutaj jest obszar, gdzie Microsoft nie istniał jakiś czas temu. W tej chwili, co można, z czego się Microsoft cieszy, jak weźmiemy sobie linijkę, to on jest wizjonerem, tak? Czyli jeśli jest wizjonerem, nie jest jeszcze w tym obszarze liderów, ale pod względem swoich pomysłów i swoich rozwiązań jest jakiegoś rodzaju wizjonerem. Tym wizjonerem jest dlatego, że tak naprawdę platforma Microsoftu jest bardzo bogata, jeśli chodzi o różne rozwiązania, z którymi mamy do czynienia. Tych rozwiązań, produktów są dziesiątki. Większość z nich bardzo często nie jest znana, chociażby teraz mnóstwo rozwiązań chmurzek, na przykład Azure Data Lake, potem mamy Azure Stream Analytics, bardzo popularna rzecz w tej chwili. I właśnie a propos tego chciałem wejść w to, czym jest rozwiązanie BI. I kolega nam bardzo ładnie przedstawił, czym jest rozwiązanie BI, tak? Opowiedział nam o źródłach, o jakichś ETL-ach, opowiedział o hurtowni, opowiedział o narzędziach BI-owych, z którymi możemy korzystać, gdzie tutaj się znalazł Tableau. Tylko nie powiedział nam o tym, że w tej chwili w organizacjach pojawia się coś jeszcze, tak? Pojawia się szereg różnego rodzaju danych, które się pojawiają. To są różnego rodzaju dane zewnętrzne, które otaczają nasze organizacje. Coraz więcej organizacji w tej chwili zaczyna tych danych mieć mnóstwo innego typu. To będą dokumenty, to mogą być takie rodzaj przechowywania, jakim jest JSON. To mogą być właśnie różnego rodzaju bardzo popularne w tej chwili Internet of Things, tak? Czyli ten Internet rzeczy, który generuje tysiące różnych danych. Według statystyk się podaje tak. W tej chwili już mamy rocznie generujemy tyle danych, co od początku istnienia cywilizacji wszystkich danych wygenerowaliśmy. Inaczej byśmy spojrzeli na to, rok do roku produkujemy dwa razy więcej danych. Tak rośnie ilość danych. Jak rośnie ta ilość danych, to powinno znowuż te wszystkich cieszyć to, no bo rośnie ilość potrzebnych analityków, bo to, że będziemy mieli tych danych, to jest nic. Ktoś musi to analizować, przetwarzać, wyciągać z tego jakieś informacje, a najlepiej jeszcze jakąś wiedzę. Także to jest takie doskonałe miejsce. No ale teraz popatrzmy sobie, jakby to musiało wyglądać, żebyśmy mogli to analizować, tak? No i tu jest bardzo prosta rzecz. Różne mechanizmy, które występują. I tutaj bym proponował spojrzeć na takie mechanizmy, które przy użyciu narzędzi, mimo swojego piękna i tak dalej, jak na przykład Tableau, nie jesteśmy w stanie zrobić. Stream Analytics. To jest też taki moment, który moglibyście się Państwo zastanowić, po co na przykład zbierać tweety, żeby później je przetworzyć i zrobić jakieś agregaty. Czy nie możemy lepiej je na żywo agregować i wyliczać te wartości i mieć dashboardy, które będą dynamiczne, ruchome i od razu będą nam wizualizowały, co się dzieje? Że na przykład będziemy mieli informacje z, nie wiem, ruchu ludzi po jakimś sklepie i będziemy sobie patrzeć według wskaźników, co się w tym czasie dzieje? Nie. Zbieramy te dane, przetwarzamy, zaciągamy do Excela, pokazujemy menadżerowi. Tylko widzimy to na żywo, tak? Tego typu analiza. No i tego typu analiza jest w innych narzędziach też, także ona też stanowi pewnego rodzaju część. Power BI w tym zakresie akurat nie będę pokazywać, bo nie mamy czasu na to, żebyśmy się bawili w jakieś strumienie danych i oglądanie real-time takich raportów, ale to są rzeczy, nad którymi się w tej chwili pracuje, które się zaczyna wdrażać, które się uruchamia u klientów, tak? Czyli to jest ten element, który chciałbym, żebyście Państwo też mieli na uwadze, który no z przyczyn oczywistych, jeszcze bardziej oczywistych niż mi się to jeszcze wydawało parę godzin temu, bo myślałem, że chociaż troszeczkę więcej czasu będę miał niż pół godziny, muszę pominąć. Microsoft oferuje teraz dużo produktów, jak już pewnie dobrze wiecie, bo kupił jedną z firm i mocno w to inwestuje, tak? Wkłada w to dużo pieniędzy. Kupił akurat tą firmę, którą od wielu, wielu lat wykorzystuje wewnętrznie sam. To nie było na tej zasadzie, że oni sobie przypadkowo wybrali, co sobie kupią, tylko od wielu lat wykorzystywali tą firmę, bo uznali to, że to jest jeden z dobrych produktów, który można używać. I kupili sobie firmę Revolution i w tej chwili oferują kilka produktów. Między innymi oferują produkt, który się nazywa Microsoft Air Open. Czyli mamy studio do bawienia się Aircom, które jest za darmo. Ono jest za darmo i różnica tego w porównaniu z tym, na przykład, który miał zainstalowany kolega, jest taka, że to narzędzie potrafi robić wielowątkowe operacje na procesorze z wykorzystaniem wektorowych obliczeń matematycznych. Co jest duża różnica, jak pokażę na jednym z ostatnich slajdów, jakie są różnice w tych narzędziach. Wersja Open weszła dla wielu, wielu rzeczy. Na przykład dla Linuxów, dla Hadoopa, dla Teradaty, dla różnych rzeczy możemy poinstalować wersję Air Open, która jest za darmo dla każdego. Wersja Air Services jest zaimplementowana w najnowszej wersji silnika systemu baz danych. Czyli korzystając z SQL Servera 2016, my mamy wbudowanego wewnątrz Airkę, co jest taką dużą tego zaletą. O tym wątku też jeszcze sekundkę później powiem w prezentacji. No i mamy później właśnie Air Server. To jest to samo rozwiązanie, co
ten R-Open, ale już nie takie całkiem to samo. Bo jeśli chodzi o funkcjonalność biblioteki i tak dalej, to jest to samo. Ale z punktu widzenia zaawansowanej analityki i przetwarzania dużych wolumenów danych, gdzie większe organizacje o to chodzi, to zwykłe rozwiązania, zwykła R-ka ma po prostu problem tego, że jest za wolna. Że nie da się jej tak łatwo wyskalować. A R-Server ma bardzo dużą skalowalność. Możemy zbudować wiele maszyn pracujących wielowątkowo i zrównoleglić wiele zadań, które są do zrobienia. Tak? Czyli to jest, dlatego za to rozwiązanie się już płaci. Tak? Czyli to jest taka koncepcja. Przy SQL serwerze no, płacimy za serwer SQL-owy, a istnienie tam R-ki jest jakby bonusem w samym sobie. Dobra. Czyli R-Services, chciałem tutaj parę słów więcej powiedzieć, ale niestety ze względu na czas i to, co jest najważniejsze w dniu dzisiejszym, nie będę mówić. No i teraz R-Services w SQL serwerze daje nam dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że ja w SQL serwerze, w procedurze, normalnie w transach SQL-u używam sobie języka R, albo na przykład w raportach, w reporting services korzystam z języka R i go przetwarzam. A drugie podejście jest takie, że ja odpalę sobie narzędzie typu właśnie R-Open i po prostu przetwarzam sobie dane, które się znajdują w SQL serwerze. Czyli, że to się dzieje po stronie SQL serwera, ten SQL serwer mi te obliczenia będzie robić, ale ja nie muszę korzystać z tego interfejsu transak SQL-owego, bo ja jestem takim z krwi i kości data scientistem, który lubi interfejs R-ki. Tak? Czyli to są takie dwa podejścia i w obydwu tych scenariuszach możemy z R-ki korzystać. No i doszliśmy do czegoś, co się nazywa Power BI. Power BI bardzo często źle jest mylony z dodatkami typu Power do Excela. Faktycznie to była pierwsza rzecz, która miała zaimplementowana tą technologię, ale tam się ona nie nazywa Power BI, tylko były Power Pivot, Power Query, Power Map. To są narzędzia, które są zintegrowane w Excelu. Mamy go za darmo w Excelu i to zupełnie coś innego. To są faktycznie fajne narzędzia typu Power BI, ale to nie jest Power BI. Tak? To jest taka drobna uwaga, która nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Power BI występuje w trzech wersjach. Power BI Desktop, którego będziemy za chwilę najwięcej używać, albo przynajmniej no postaram się go troszeczkę pokazać. Power BI, który jest platformą znajdującą się w chmurze, czyli bierzemy go ją w formie usługi w chmurze, a przetwarzanie się nie dzieje u nas. To jest bardzo ważna rzecz. Power BI Pro to jest w ogóle już usługa w chmurze, która ma większe możliwości niż Power BI. Między innymi, żeby tak w skrócie tylko powiedzieć taką zasadniczą różnicę, ta wersja posiada real-time dataset, czyli możemy właśnie mieć zbiory danych, które przetwarzamy, odświeżamy w czasie rzeczywistym. Ta wersja nie. To powinienem powiedzieć na samym końcu, bo to zawsze lepiej pokazać produkt, jaki on jest fajny, jakie to są ładne możliwości i na końcu powiedzieć, że Tableau było drogie, a Power BI jest za darmo. Tak? Czyli to jest taka drobna różnica pomiędzy tymi dwoma produktami. To i to macie Państwo za darmo, a to kosztuje 9,99 dolara. Czyli z punktu widzenia jakiejkolwiek organizacji 10 dolców miesięcznie. Możemy sobie podyskutować, czy to jest dużo, czy mało. Dobra, tak wyglądają dashboardy. Przykładowe dashboardy, które możemy robić, które możemy łatwo robić. One będą łatwo robione, bo wyszło to wszystko od tego słynnego Power Pivota i tych wszystkich rzeczy, które były wcześniej. Microsoft w 2009 roku, a właściwie na przełomie 2008-2009 roku, zrobił wewnętrznie projekt, który nazywał Gemini. Gemini od bliźniaka, tego bliźniaka takiego zodiakalnego. Idea była taka. Do 2008 roku oni walczyli z Excelem. Sami ze swoim produktem. W 2008 roku doszli do wniosku, no nie. Skoro wszyscy finansiści, analitycy, księgowe, kogo tylko wymyślimy, lubią tego Excela, to po co będziemy walczyć ze swoim produktem? Dajmy siłę temu produktowi, jakim jest Excel. No tak, ale ktoś by powiedział, ale Excel nie jest zarządzalny w organizacji. No i właśnie to jest następny krok, żeby stworzyć narzędzia Power BI-owe, które będą opierały się na Excelu, na koncepcji Excela, a w sumie nie na samym Excelu, a będą miały siłę dużych enterprise'owych rozwiązań. No i tak powstały rozwiązania typu właśnie Power Pivot. Power Pivot, który może działać na zasadzie rozwiązania korporacyjnego, czyli my prosty model projektujemy w Excelu i nagle z tego robimy coś w stylu kostki OLAP-owej enterprise'owej. I później narzędzie właśnie typu Power BI, które pełną funkcjonalność ma dostępną tylko i wyłącznie w chmurze. Dużą część funkcjonalności ma lokalnie. Mógłbym powiedzieć coś więcej, ale widzę, że jakaś kamera stoi, więc nie mogę powiedzieć. To się troszeczkę będzie zmieniać na pewno w najbliższych latach, bo jak MVP mam dużo rzeczy takich, które mi obowiązuje tajemnica. Nie? Ja testuję produkty tam 2-3 lata wcześniej, niektóre rzeczy wiem wcześniej, ale publicznie też niektóre rzeczy nie mogę mówić. Ale Power BI się mocno rozwija. Do tego stopnia, że Microsoft Power BI otwiera do ludzi. My możemy wymyślać własne wizualizacje, które publikujemy na darmową platformę Microsoftową
i każdy może sobie pobrać wizualizacje, które mu się bardziej podobają. Język obsługi i komunikacji jest typu JSON. Bardzo łatwy interfejs, żeby tego wymieniać i ludzie tworzą. Jest mnóstwo w tej chwili już takich dodatków. Power VI, Com Visuals, ja to wrzucę na swojego slideshare'a, każdy będzie mógł sobie potem tam trafić i zobaczyć to, nie? Jest mnóstwo tych wizualizacji dodatkowych, nie mam czasu, żebyśmy mogli o tych wizualizacjach pomówić. Kolejna rzecz jest taka, jak zrobimy sobie fajny dashboard, to my ten dashboard możemy osadzić w dowolnej stronie, zrobić go, status mu zrobić publiczny z naszego Power BI'a i osadzić go jako aplikację, w aplikacji webowej, która się znajduje gdzieś w internecie. Czyli ja mogę swoją, tak jak widzicie, swój raport umieścić w jakąś stronę, osadzić gdzieś w coś, tak? Teraz kolejna rzecz jest taka, nie wiem, czy ktoś zna, taka jest aplikacja Microsoftowa Sway, tak? To jest taka typowa aplikacja, bardzo fajna. Jak macie dużo zdjęć i robicie albumy, żeby potem ludziom pokazać, to zobaczcie, co można zrobić w Sway. W Sway możemy zrobić takie storytelling, tak? Czyli zdjęcia się ruszają, przesuwamy, teksty się pojawiają i przesuwamy tak jak taką książkę własną dotyczącą tego, no ale ten story jest jeszcze ciekawszy, jak możemy sobie swoje raporty z Power BI opublikować jako część tego Sway'a. Tak? Czyli to jest taki kolejny krok, który to jest integracja. To ja zabrałem takie ciekawostki tego Power BI'a, żebyście Państwo zobaczyli. To jest tutaj teraz wątek techniczny. I wątek techniczny, dlaczego warto sobie zainstalować produkt Microsoftu, jest taki, to się nazywa Mav Kernel Library Intelowski. Jeżeli ktoś używa intelowskich procesorów, a większość ludzi używa intelowskich procesorów, to będą Wam szybciej działały operacje związane z R-ką stworzone przez w interfejsie Microsoftu. To polecam sobie porównać, zresztą są rzeczy wrzucone do netu. Tutaj macie porównanie zwykłego open source'owego R-a i właśnie ten Revolution R zaimplementowany tym matematycznym interfejsem. Różnica jest taka, jeżeli ktoś tutaj jest bardziej techniczny, że operacje matematyczne na procesorze realizowane są przy użyciu wektorów. Czyli bierzemy wartości w sposób wektorowy i łączymy, a zwykłe obliczenia się normalnie robione są wiersz po wierszu, czyli biorę wartość, czyli wiadomo, że coś jak wektorami operujemy, a procesory od dawna mają wsparcie takiej biblioteki, musi być szybciej, nie? I do tego jeszcze, co jest ważne, wersja R-Open działa wielowątkowo, ta darmowa działa na dwóch wątkach, czyli jeszcze takie wewnętrzne zrównoleglenie minimalne mamy tego działania. Ale to się bardzo ładnie przejawia, jak widzicie, na testach. Więcej jest na stronie, bo tam można sobie poczytać. Teraz szybciutko jadę dalej, bo chcę przejść do jakichś przykładów. No, Open jest tamtego. Różnice pomiędzy darmową i niedarmową wersją. Tutaj macie właśnie różnice w wydajnościach. Jeśli ktoś by chciał sobie doczytać to bardziej, to proszę bardzo, ktoś się będzie chciał zapytać, mnie też, to też śmiało można napisać. Algorytmy wspierane przez ten właśnie mechanizm skalowania zawarty w Revolution ostatniej wersji, a potem w R-Open, tak? Także macie bardzo dużo rzeczy wspieranych natywnie w szybszy sposób do tego, nie? Na przykład jestem przekonany, że Tableau można skonfigurować też na tym R-Openie i przetwarzanie będą działały szybciej z tą R-ką Microsoftową niż tą open source'ową, nie? Szczególnie, że ona jest darmowa, więc można ją używać. Microsoft R-kę zaimplementował w wielu miejscach, tak jak mówiłem, jest narzędzie Open, jest SQL Server, co Wam mówiłem, jest Reporting Services i ma mobilne raporty. To jest taka nowa rzecz, która jest w wersji 2016, bo kupił też jeszcze jedną firmę, przez co możemy łatwo robić raporty na Androida, iOS-a i tak dalej, i tak dalej. Jest Power BI, którym się za chwilkę zajmiemy. Jest kilka jeszcze innych fajnych produktów, które się znajdują w chmurze. To też mam otwarte i przygotowane, bo chciałem Państwu jeszcze pokazać namiastkę dużego przetwarzania, czyli Azure Machine Learning, który też wykorzystuje R-kę. Tyle jeśli chodzi o prezentację. Teraz postaram się coś pokazywać na żywo. Dobra, to jest Power BI Desktop. Może zacznę od końca. Spojrzymy sobie najpierw na narzędzie, jakim jest właśnie Power BI, ale najpierw zobaczymy go w ten sposób. To jest portal, jak się zalogujemy na stronę Power BI, gdzie mamy uruchomione nasze dashboardy. Oczywiście to możemy sobie przejść tutaj w tryb edycji i każdą z tych rzeczy możemy edytować i działamy tak, jakbyśmy działali na tej aplikacji, którą za chwileczkę będę pokazywać. Stąd właśnie możemy opublikować w postaci strony webowej. Tutaj jak jesteśmy na tym pulpicie, to są takie ciekawe rzeczy. Microsoft wymyślił tak, po co mamy robić raporty, jak ważniejsza rzecz jest model danych, no nie? To jest ważne, a raport, co chwilę ktoś inny potrzebuje raport. Więc pójdźmy w kierunku tego, że raporty będą się same generowały na podstawie naszego języka natywnego. Na razie tym językiem natywnym jest angielski, ale to powoli zmierza, żeby mogły być różne języki. Ale zobaczcie, co się będzie działo. Ja tu będę wpisywać new store. On mi wyliczył,
ile mam nowych magazynów, tak? A jaki miałem w takim razie wskaźnik? O, nowych miałem mieć 14. No dobra, to teraz może sobie porównajmy. New versus new stores target. O, mam zrobione. Ale teraz byśmy powiedzieli, że chcemy mieć to jako wykres. Tak? Czy nie o to chodzi w raportach? My nie potrzebujemy raportu. I teraz zobaczcie, my bierzemy sobie ten raport, przypnij mi go do mojego dashboardu. Jest ok, wymyśliłem coś super, bo zadałem takie super zapytanie do mojego modelu, który jest przygotowany i z tego robię raport. Nie? To są kierunki, które mogą być, a zaraz to jeszcze Państwu pokażę, że pod spodem tam może być R-ka, co jest jeszcze w tym wszystkim ciekawsze, nie? Dobra. Ale to jest za darmo, więc ludzie nie lubią tego oglądać, bo wolą coś kupić porządnego drogą, nie? Także dobra, rozpoczniemy sobie, jak działa Power BI. Nie wiem, czy ktoś z Was widział kiedyś tabelę przestawną. Tabela przestawna ma z boku taki zbiór pól. Więc prosto się cokolwiek robi, ponieważ robimy to w ten sposób, że... nie mam akurat takich danych tutaj, ale powiedzmy, że weźmiemy sobie dane, które tutaj się znajdują jakiekolwiek. Weźmy sobie... cokolwiek byśmy tutaj sobie wstawili, to każdą z tych rzeczy możemy wziąć i... nie, może zrobić to inaczej. Wstawimy sobie dane dotyczące jakichś tam grup produktów. Zrobimy z tego wykres, a wartością będzie amount, tak? I teraz jeżeli ja będę sobie tak w ten sposób układać, to się dokładnie tak robi, nie? I teraz jeżeli ktoś z Państwa by chciał wziąć i sparametryzować to bardziej, no to musi sobie wejść i po kolei sobie poklikać. Jeżeli mu się podoba ten template, co Power BI sam zrobi, no to mamy już raport zrobiony w taki sposób, jak nam się to podoba. Teraz oczywiście te rzeczy mogą być ze sobą powiązane wszystkie. Ponadto możemy zrobić tak, i teraz jeżeli ja bym chciał podejrzeć sobie, no to mogę sobie oczywiście zobaczyć, jak wyglądają te rzeczy od drugiej strony. Teraz ja pracuję na, załóżmy, że pracuję na komputerze. Udajmy, że to teraz nie jest komputer. I teraz mogą Państwo na każdym z urządzeń, które znacie z znanych systemów, zainstalować aplikację do Power BI. To będzie aplikacja. Musimy włączyć go. I tutaj mam Power BI, nie desktop, tylko Power BI. To jest aplikacja, która jest dostępna na wszystkie urządzenia mobilne. Możemy sobie na każdym urządzeniu mobilnym takie coś zainstalować i ja mogę tym bawić się na zasadzie tego, co ja chcę w moim urządzeniu mobilnym, tak? Czyli to jest na tej zasadzie, że jak się chce, to się łączę przez stronę internetową. Jak wolę, mam aplikację do korzystania z tego mobilną, która jest. A za chwilę przejdziemy do Power BI Desk, który jest narzędziem lokalnym. On nie działa w sieci, tylko robię raport i może ktoś inny sobie takim samym narzędziem go otworzyć, ale nie muszę też jakby publikować to na sieć. Chyba, że chcę oczywiście, to mogę wrzucić sobie wtedy do Power BI. Powoli zauważacie, na czym polega wizjonerstwo Microsoftu? Coś jest ciekawego, nie, w tych rzeczach? Tak obiektywnie patrząc na to, że się tym na co dzień zajmuje, nie? Dobra. Teraz tak. Pokazywałem taki wykres, gdzie było dużo źródeł. Ten taki widok nowej hurtowni danych. To teraz zobaczcie sobie, jak fajnie możemy się pobawić w Power BI. W Power BI możemy się pobawić w ten sposób, że robię pobierz dane. I teraz zobaczcie Państwo, co mamy tutaj za dane. Mamy tak, ja to będę czytać, bo nie wiem, czy to dobrze widać. Jest Excel, są pliki CSV, XML, tekstowe, JSONy, foldery. Potem są różne bazy danych, wszystkie znane, które by nam przyszło do głowy. Jedziemy dalej. Pewne rzeczy z Azura, SharePoint i tak dalej. Potem są źródła OData, czyli na przykład wystawiony interfejs OData, na przykład Intuitive, czy cokolwiek innego się możemy podłączyć. Potem są jakieś Hadoopy, potem jest Exchange, potem możemy się podłączyć do Facebooka. Wziąć te dane z Facebooka, pobieramy, agregujemy, oglądamy, co się dzieje. Możemy skorzystać z produktów gotowych, czyli na przykład korzystamy z Salesforce, taka droga aplikacja, która jest w firmach, wybieramy ją. Chcemy korzystać z aplikacji, jaką jest na przykład Google Analytics, tak? Chcemy mieć Google Analyticsa, ciągnąć dane z Google Analyticsa. Albo może wolimy, mamy mailing rozsyłany przez MailChimpa. Proszę bardzo. Albo na przykład, i tak mogę w kółko wymieniać, nie? Widzą Państwo, ile jest tych źródeł? Do tego Microsoft rozmawia z kolejnymi kilkudziesięcioma firmami, które produkują duże rozwiązania na świecie, żeby były przygotowane gotowe interfejsy. I teraz jeżeli my cokolwiek sobie dołożymy do naszego modelu danych,
to na poziomie modelu danych możemy sobie je powiązać. Czyli relacje budujemy na poziomie modelu danych. Czyli ja mogę część danych wziąć z moich baz relacyjnych, część z internetu, część z big data, a część jeszcze mogę Państwu pokazać w ten sposób. Na przykład chciałbym jeszcze brać bieżący kurs. To jest taki najprostszy, najszybszy przykład. HTTP. Załóżmy, że mi wystarczy kurs średni, który jest umieszczony na stronie nbp.pl. I teraz on się łączy z bazą danych nbp.pl, ze stroną nbp. I na stronie nbp znalazł cztery tabelki. Pierwsza to jest dokument, bo to jest HTML, więc on go umie interpretować jako takie coś. Ale no zobaczcie, co następne jest. Mogę sobie włożyć tabelkę kursy średnie, które mogę zaimportować do swojego modelu. Mogę sobie zrobić stopy procentowe, które mogę zaimportować do swojego modelu. I te rzeczy będą się odświeżały. I teraz to, co ja sobie tak pociągnę, ja mogę za chwilę wepchnąć do R-ki, żeby to przetwarzać i od razu wizualizować w Power BI. Tak? Czy widzicie Państwo, jak to można z tym działać. I teraz kolejna rzecz, która tutaj jest, jako takie ciekawe, które chciałem jeszcze pokazać, bo mam jeszcze 3 minuty całe. Przedłużone. To 4 pewnie. To jest piwo i tak, nie wygram z piwem i tak, bo moje nie, to jest ciekawe. Aż nie tyle, nie? Do uśmiech spokojnie. Mamy RK. W tym miejscu wpisujemy sobie R-kę. I teraz jak to działa? Jeżeli ja w tym miejscu, jako źródło danych, ja zrobię sobie jakiekolwiek źródło określę, tak? Czyli to będzie coś, co zdefiniowane jest jako obiekt w postaci takiej tabelarycznej, on to w moim skrypcie zidentyfikuje i zaproponuje, tak jak przed chwilą to było z tego HTML-a, jako nowe tabelki, które w ten sposób wyglądają. To może być po prostu coś wyliczone. To możemy sobie losowe dane wygenerować w ten sposób. To możemy sobie jakieś szeregi czasowe na podstawie danych naszych jakieś skądś weźmiemy. Tu mogę zrobić normalnie, zrobić inicjację środowiska, tam ustawimy sobie set, tam WD i ustawił, że katalog i otworzył już mi CSV-y, nie? Cokolwiek sobie wymyślimy. Akurat CSV-y bez sensu by było wziąć i zaczytać przez R-kę, skoro mam interfejsy gotowe, ale ja mogę tego CSV-a najpierw przetworzyć i coś z nim zrobić, nie? Na przykład jakieś tam szeregi czasowe albo coś innego i się pobawić tym, żeby to źródło było takie, jak ja potrzebuję. Jedno z takich źródeł jest tutaj zrobione. Ja nie poświęciłem tyle czasu, żeby analizować dane mojej społeczności i tak dalej, tylko wziąłem, zaimportowałem gotowe rzeczy, które są w R-ce, w katalogu jakiś tam demo i tak dalej. No poszedłem sobie troszkę na twiznę, ale myślę, że Państwo się nie obrażą. Ale zobaczcie, mamy tutaj wstawiony obiekt. Dane były zaimportowane nieważne w jaki sposób. Wiecie, że mogą być z R-ki, mogą być ze świata, może być skądkolwiek, nie? I teraz zobaczcie, ja tutaj w tym miejscu wstawiłem obiekt, który tak naprawdę klikniemy sobie, to ma skrypt. I teraz tutaj to jest bardzo prosta filozofia. Ja zaznaczam sobie, w które rzeczy z jakiegoś datasetu ja chcę, żeby weszły do mojego skryptu. I on automatycznie mi robi data frame'a z tymi wszystkimi obiektami, które ja sobie tam kliknę. Ja tylko tego data frame'a dalej sobie obsługuję. I dalej sobie obsługuję go, na końcu robiąc jakiśkolwiek plot, który bym chciał, żeby był wydrukowany. Czy to będzie jeden, tak jak tutaj widzicie, to jest kilka wariantów jego. Ładniejszy był chyba ten był gorszy, ten był chyba ładniejszy, a może ten nie, może tamten był jeszcze ładniejszy. Zobaczmy jeszcze jeden, są trzy, to szybko sprawdzimy, tak? I teraz my możemy jeszcze dodatkowo dorzucić sobie na przykład filtry. I ja mogę ten zbiór danych, no. Nie na tym, bo to nie jest z tym powiązane. Ale w każdym razie mogę sobie dołożyć filtr, pewnie musiałbym z kategorii name wziąć. Tak? I wtedy ja mogę filtrować te obiekty przez na przykład takiego slicera. Nie? I ten wykres będzie mi się pod tym kątem zmieniał. Tu ustawiłem wykres, który ma kilka wykresów równocześnie. Wygląda on w sposób bardzo podobny. Wzięliśmy sobie dataset, z tym, że ten dataset, nie, to jest mój normalny dataset, którym ja po prostu wizualizuję te dane od razu w już tam wykresach, które on na tej podstawie będzie realizował. Kolejny przykład, który jest, to jest przykład, który ma też kilka zbiorów danych. No i tutaj też dokładnie ta sama sytuacja. Wybieram sobie źródło, które chcę mieć, czyli z obiektów, które tutaj się występują, czyli to było chyba to, te obiekty zostały zaznaczone, że one mają wskoczyć. On automatycznie robi data frame'a, a my potem po prostu importujemy sobie poprzez klasycznie library, wybieram sobie, które biblioteki chcę zaczytać, no i jedziemy sobie ze skryptem takim, jak nam się podoba, żeby on coś tutaj wykonał, nie? W tej chwili to jest jeszcze wersja preview tego widoku, który mamy obrazka. Jego preview polega między innymi na tym, że w wersji docelowej będziemy mogli na przykład sterować timeoutem.
teraz jest timeout bodajże ustawiony na... Znaczy, nie doprowadzimy nigdy do takiego okienka, co widzieliśmy na wcześniejszej prezentacji, bo w tej chwili jest na 400 milisekund albo jakieś małe ilości, bo tu chodzi o to, że to szybko musi być przetwarzane Microsoftu, no i tutaj tego tak nie zaoramy. Jeżeli byśmy mieli tak to zaorać, to nie tak powinniśmy budować tą naszą koncepcję. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na... Czy kolega, jak robił Wam update na poprzednim spotkaniu, to się pojawiło, to w styczniu się pojawił też taka biblioteka do Azure Machine Learning. Kolega mówił? Nie mówił. Library do Azure Machine Learning się pojawiło, co polecam zobaczyć, bo my możemy też za darmo zrobić pewne rzeczy na Azure Machine Learningu. Czyli jak mam mocną rzecz do obliczenia, najtaniej to wychodzi w tej chwili wykorzystać do tego Azure Machine Learning, gdzie ja mogę skorzystać z gotowych klocków podstawowych algorytmów, czyli na przykład jakieś tam klasyfikacje, czegoś takiego, które jest, albo napisać coś w Pythonie, albo w Erze i przetworzyć i wystawić to jako web serwis. I teraz ja płacę za przetwarzanie tej maszyny, tam za każdą sekundę pracy, tylko że to jest tak, że minuta pracy chyba kosztuje dolara czy coś takiego, nie? Czyli ona by musiała, a to wygląda w ten sposób, że jak poukładamy dużo klocków, to każdy klocek, który sobie poukładamy, to pod spodem działa jeden wirtualny serwer, który robi to przetworzenie. Siła obliczeniowa tej jednostek jest nieporównywalna z jakimkolwiek przeciętnym komputerem, który jest serwerem w naszej firmie, bo to jest strasznie duża moc obliczeniowa. No i teraz my w RC możemy na poziomie właśnie takiego Power BI-a skorzystać z library do Azure Machine Learning, wysłać jakieś dane tam i dostać je z powrotem przeliczone tak, jakbyśmy sobie życzyli. Czyli przy dużych przetworzeniach my nie będziemy się bawili, żeby narzędzie typu Power BI robiło nam duże obliczenia, tylko mamy mnóstwo w tej chwili interfejsów. Takie coś samo będzie po stronie Azure Stream Analytics, takie samo będzie po stronie Azure Data Lake Analytics, to samo mamy po stronie Hadoopa z R-com, to samo mamy po stronie SQL Servera w tej chwili. Także te duże obliczenia biorą na siebie te serwery, które są po tamtej stronie. A Azure Machine Learning nie ma się co bać, od razu powiem, bo to jest rozwiązanie, które my możemy za darmo testować. Robimy to w ten sposób, że układamy sobie klocki. Czyli układam sobie klocki i w nich coś tam robię. Ten klocek akurat to jest jakaś tam R-ka, nie? R-ka, która coś tam mi wykonuje, nie? No i takie coś my możemy sobie budować. Tutaj jest... O, tu jest coś takiego, co też ma model zrobiony w RC. Ale nie musimy robić w RC. My możemy skorzystać z gotowych rzeczy. Jeżeli to są jakieś funkcje statystyczne, które byśmy chcieli realizować, to jest tutaj ilość gotowych, nie? Jeżeli my chcemy robić klasyczny text analytics, to mamy przygotowane już funkcje, których możemy użyć, nie musimy do tego celu sami czegoś pisać. Jeżeli byśmy potrzebowali jakieś typowe rzeczy z zakresu machine learning, oczywiście to są proste rzeczy, no to tutaj się znajdują, nie? Czyli my możemy sobie sięgnąć po algorytmy, które są gotowe, poukładać je, nasze źródła wczytać i takim web serwisem albo w ogóle takim działaniem coś takiego zrealizować. Ja tutaj chciałem jeszcze jeden pokazać przykład. Zobaczę jeszcze, co tutaj to zrobi. Tutaj przekładał, nie wiem, czy Państwo widzieliście, układa klocki, żeby inaczej były, bo jak on ma być predictive, to on nauczył się ten model, a teraz go ułożył, jak to ma być, żeby to zadziałało, nie? I teraz on przygotowuje nam tego... Ten akurat nie chce się zrobić. Szkoda czasu, żebyśmy to robili. Akurat do badania tweetów. Ale zobaczcie Państwo, co my możemy zrobić. My możemy go łączyć, tak jak mówiłem, przez na przykład R-kę, która może być częścią tego Power BI, może być dowolną inną R-ką. A tutaj jest przykład, że możemy też to otworzyć w Excelu. A, będziemy jeszcze przykładowe dane ciągnąć. Pokażę tylko tak na szybko. Łączymy się do R-ki, tak? On się łączy z Azure Machine Learningiem, z tym web serwisem. Wybieram z algorytm, który się chce połączyć, jeden web serwis mam wyciągnięty. I teraz tutaj robię tak, tu wybieram komórki, które są wejściem do tego web serwisu i tutaj, gdzie chcę mieć wynik z takiego czegoś. Możemy sobie zobaczyć jakieś sample data, no i mi robi jakąś tam analizę tweetów, nie? Czyli takie coś możecie zrobić, tylko my to możemy wstawić jako element, który będzie web serwisem, którego wykorzystam właśnie w RC na poziomie na przykład wejścia potem do tego Power BI-a i wynik sobie układam ładnie na tym naszym interfejsie. I te rozwiązania, o których tutaj ja mówię, one dają możliwości w nieskończoną skalowalność.
Czyli jak ja operuję na prawdziwych zbiorach dużych danych, gdzie mam setki terabajtów, które musimy coś obliczyć, przetworzyć, a dążymy do real-time analytics, no to chodzi nam o szybkość. Nie możemy się bawić w klikanie, coś takiego. My mamy głowami myśleć, wymyśleć fajne modele, przygotować te modele, zaimplementować i te modele mają działać, a my mamy tylko tuningować, optymalizować, obserwować, a ludzie mają z tego korzystać, konsumować w różny sposób, nie? Web service oczywiście to może być wyjście do Power BI-a i oglądania raportu właśnie na jakiejś tam komórce czy na czymś takim, ale to może być też wyjście do jakiejś aplikacji, która coś po prostu ma robić i dostaje dane, które skądś tam pochodzą, nie? No, jest, są 3 minuty, powiedzmy jakieś pytania, jak są, to chętnie powiem. Ja dużo gadam, dużo opowiadam, dużo miejsca bywam, jak będziecie chcieli jeszcze coś poszukać o tych Microsoftowych technologiach. Jak zacząć? No. Power BI Desktop Donut. I Power BI desktopa ściągnąć. I obejrzyj sobie Power BI desktopa. Na YouTubie jest kanał Power BI-a. Jest tam pewnie 70-80 prostych filmów. Power BI Desktop jest tak prostą aplikacją, że ja na przykład miałem kiedyś takie zamówienie od klienta, nie? Dwudniowe szkolenie chcą mieć dla ludzi z Power BI. Ja mówię, no to ułożyliśmy agendę, nie? I wysłałem mi agendę do zatwierdzenia. Zatwierdzili tą agendę, nie? A ja mówię, że ja będę pokazywać, wy będziecie tylko to przejdziecie takie 3 przykłady, które wymyśliłem tam tu z Facebooka, tu połączymy sobie dane, takie coś. No i zatwierdzili agendę. Ja mówię, no dobra, to co robimy przez resztę 12 godzin, nie? No i tak to potem wygląda, nie? Nie da się tego tak długo szkolić. 4 godziny, 5 godzin zespół jest gotowy do pracy z Power BI-em. A teraz jak budowanie właśnie jakiegoś takiego systemu raportowania centralnego? No to jest szerszy temat, nie? No bo tu teraz byśmy musieli się zastanowić, z jakich narzędzi potrzebujemy. Microsoft to nie jest tylko i wyłącznie to, bo to jest też i reporting services. To w tej chwili są na przykład narzędzia do mobilnego raportowania, tak? Czyli tak wygląda dashboard do robienia raportów mobilnych. Raporty mobilne to są takie, które będą działały na wszystkich rodzajach komórek. Wybieram sobie rozmiar, na jakim urządzeniu to ma być wyświetlane, tak? Załóżmy, że na tym. Pod spodem działa tak samo jak w Tableau SQL w przypadku tego, czyli mam zapytanie SQL-owe, które może, jak wiemy już dobrze, mieć też R-kę w tym zaszytą. No i ja tutaj sobie układam, tak? Czyli, no dobra, to ja chcę mieć tutaj takie coś, tak? Aha. To tutaj bym chciał mieć to. A tutaj bym chciał zrobić taką mapę fajną. No to podejrzymy, jak to wygląda. I to jest rzecz, która generuje mi raporty mobilne. Co jest ważna rzecz, te raporty mobilne, jak otworzę sobie, zrobię sobie zapis, raport działa offline'owo. Czyli ja idę z mojej firmy z tabletem, tracę zasięg, a raport dalej jest. Tak? Ale zdaje się, w Power BI też jest teraz ta opcja. Przynajmniej w Power BI w tej aplikacji. No. Jak mam aplikację zapisaną też? Może. Kiedyś będzie tak, że nie będzie Power BI i Reporting Services, nie? Tak? A to jeszcze pewnie jest 2 lata trzeba zaczekać. A kiedy będzie na Maca wersja tego Power BI-a? Power BI iOS działa na iPhone'ie i iPadzie. Ale mówię o tym desktopie. A tego ktoś używa? W Stanach Zjednoczonych prezesi, menadżerowie używają iPadów i iPhone'ów. A pod nich się to robi. To może pozwolę sobie w tym momencie przerwać w takim razie. Nie wiem, nie mam żadnej zapowiedzi. Dyskusję możemy kontynuować również na części nieoficjalnej. Chciałbym podziękować za prezentację. I podobnie jak